Wynik nie jest korzystny, ale myślę, że tutaj tak, ważne jest to, że co robimy, jak pracujemy i zaangażowanie piłkarzy na treningu. Jesteśmy w takim okresie, że w zasadzie najważniejsza jest praca, którą wykonamy i czy przygotujemy się odpowiednio do zbliżającego się sezonu. Ten mecz pokazał tylko jedną rzecz. Jesteśmy obecnie na takim etapie, że zawodnicy czują troszkę przemęczenia, czują troszkę, że te nogi nie są takie szybkie, dynamiczne i dlatego zdarzają się nam błędy, dlatego zdarzają się taki mecz jak dzisiaj, że w prostych sytuacjach po prostu popełniamy zbyt dużo błędów i to było dzisiaj widoczne. Natomiast nie schodzimy z obranego kursu, mamy jasno sprecyzowany cel, musimy się dobrze przygotować, musimy jeszcze jeden tydzień mocno popracować, a potem już będziemy myśleć o tym, żeby uzyskać tą taką odpowiednią dynamikę i wejść w sezon. Ja dzisiaj testowałem ustawienie. Z jednej strony mieliśmy pewne założenia, które chcieliśmy realizować. Już na początku było widać, że no niestety nam te założenia nie wychodzą. Zawodników ja znam, tylko bardziej chodziło mi się o ustawienie, czy możemy zagrać na przykład z Joelem, czy bardziej Skarbowym. I to były główne założenia, które pasują pod naszą koncepcję gry. Dzisiejszy mecz pokazał, że mamy jeszcze sporo do pracy. Zespół jest dobrze nastawiony do tego, że rozumieją, że w tej sytuacji, jakiej jesteśmy i pamiętamy oczywiście ten ostatni sezon, którym się utrzymaliśmy i wszyscy są świadomi tego, że musimy wykonać pracę, musimy zrobić krok do przodu i dopiero mecze tak naprawdę pokażą naszą wartość w lidze. No najbliższy tydzień to też dwa dni, gdzie będziemy trenować po dwie jednostki treningowe, to taki będzie intensywny oczywiście tydzień, ale już też będziemy myśleć o tym, że zawodnicy potrzebują już coraz więcej czasu na odpoczynek, na regenerację, na odpowiednią dynamikę gry. W następnym tygodniu rozegramy dwa mecze sparingowe. W jednym meczu sparingowym zagrają już pewne 90 minut zawodnicy i w drugim meczu też, tak żebyśmy już sobie spokojnie popatrzyli na i przygotowali się pod kątem gry na całe 90 minut. Także będzie to też pracowity tydzień i to będzie w zasadzie ostatni tydzień, gdzie będziemy pracować troszeczkę ciężej. Na pewno jesteśmy niezadowoleni z dzisiejszego meczu, bo przegrywamy wysoko 4-1. Na pewno po ciężkim tym okresie, jaki teraz był przed nami, mieliśmy inne założenia, chcieliśmy ten mecz wygrać, chcieliśmy podbudować swoje troszeczkę tak jakby morale drużynowe, ale nam się to nie udało. Na pewno ciężki okres przed nami, a czy ciężki okres, można powiedzieć, że musimy w następnym tygodniu po prostu udowodnić, że najlepiej to będzie wyglądało i udowodnić zwycięstwami naszą dyspozycję na przygotowanie się przed nowym sezonem.